Pierwsze wrażenia? No są fantastyczne po prostu. Tego się nie da ukryć. Jestem pod wrażeniem przemówienia prezydenta Trumpa, który po prostu Polskę przedstawił w fantastycznym świetle. Przedstawił historię, zaskoczył mnie tą, że znał tą historię Polski i w ogóle no to się nie da. Nie da się tego po prostu opisać. Wszystko było super, rewelacja. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem pierwszy raz na czymś takim, jestem naprawdę zafascynowana. A Melania Trump zaskoczyła? Super, super, taka normalna kobieta, która jest po prostu, już pomijam to, że jest piękną kobietą, tak, ale tak, tak, fantastyczna. A z daleka pani przyjechała? Nie, stąd, akurat stąd, z Roszyna właściwie tak naprawdę, ale to Warszawa jest. Wcześniej trzeba było przyjść, żeby zająć takie dobre miejsce? No, o 10 byliśmy i, że tak powiem, szturmowaliśmy wejście, żeby tutaj dostać się, ale udało się i jesteśmy szczęśliwi. Bardzo. Co najbardziej pani zapadło w pamięć? No w ogóle, że jak Trump przedstawił Polskę, w ogóle co mówi o Polsce, nie wiedziałam w ogóle, że tyle wie, no tyle wie o Polsce i właśnie cały świecie przedstawił to, o co Polska walczy i kim Polacy są. Było dużo o historii, o powstaniu warszawskim? Było wszystko. Wszystko, co słyszałam od rodziców, od dziadków, wszystko co mi opowiadają i o co Polska walczyła przez te wszystkie lata. Myśli pani, że coś się zmieni w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ze światem po tej wizycie? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno się wzmocniły się przez tą wizytę Trumpa i na pewno sojusz za moc... Przepraszam, bo ja z Hongkongu, więc mój polski. No tak, mocniejszy jest związek i tak. No bardzo pozytywnie. Historia Polski znał i opowiadał wszystko. W takim samym położeniu są Amerykanie jak i my. Lewactwo naciska na nas i musimy się bronić. Dużo było o historii, o powstaniu warszawskim. Zaskoczył pana prezydent, że tak dobrze zna tę historię? Na pewno. Tak, oczywiście. Na plus. Podoba się panu żona prezydenta? Jak najbardziej. Słowianka. Jakie wrażenie wywarło przemówienie prezydenta? Według mnie było bardzo dobrze przygotowane. Bardzo mi się podobał fakt, że właśnie wspomniał o powstaniu warszawskim, jak przed sekundą pani wspomniała, dlatego że przygotował się do tego wystąpienia w bardzo taki rozsądny sposób. No i w sumie to tyle. No, uważam, że jest za pozytywne. Mówił dużo o wartościach, o potrzebie obrony naszej cywilizacji. To wszystko ważne słowa? Tak, uważam, że to bardzo ważne słowa, tym bardziej w tych czasach, zważywszy na okoliczności, w jakich znajduje się Europa. Robimy wszystko, żeby stworzyć nową konstytucję. Tamta konstytucja to była pana Kwaśniewskiego, Mazowieckiego, Geremków i innych szkodników. A jak wrażenia po wystąpieniu prezydenta? Piękne. Piękne, jesteśmy szczęśliwi. No, Polska zaczęła jak gdyby jako kraj narodowy. Amerykanie wzięli z nas przykład i też wybrali prezydenta narodowego. To proszę powiedzieć, jak pan odebrał przemówienie prezydenta Trumpa? Ja przede wszystkim zrozumiałem je w takim aspekcie, że to jest taki, to miało zachęcić przede wszystkim kanclerz Angelę Merkel i wszystkich przywódców wolnego świata jutro spotykających się w Hamburgu właśnie do zwiększenia aktywnych wydatków na obronę. Dzisiaj prezydent też mówi o tych gwarancjach wynikających już jasno z traktatu waszyngtońskiego, traktatu założycielskiego NATO i w mojej ocenie to jest bardzo ważna gwarancja dla Polski, dla wszystkich państw bloku wschodniego, tak tej flanki NATO. I ja to biorę na poważnie, bo dzisiaj usłyszeć w takim miejscu, jeszcze w miejscu historycznym, wydaje mi się, że to ma duże znaczenie. Prezydent mówił też o Ukrainie, o tym właśnie, żeby Rosja przestała naciskać na Ukrainę. To są ważne deklaracje polityczne. Tak, tym bardziej, że mamy jutro przecież spotkanie prezydenta z prezydentem Putinem i wydaje mi się, że to też pozwoli innym przywódcom spotykającym się w Hamburgu bardziej zorientować się nie tylko na tych kwestiach gospodarczych, ale także zwrócić uwagę na ten taki drugi filar, na ten filar bezpieczeństwa. Czyli wizyta historyczna czy symboliczna, czy jedno i drugie? Ja bym powiedział, że jedno i drugie. Nie należy zapominać o znaczeniu politycznym, ale nie wolno też lekceważyć tego wymiaru, no powiedzmy, emocjonalnego.